Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demona, to jest kolejny odcinek z Omori. Na starcie powiem, że jeżeli mój głos się wydaje nie do końca taki, jaki powinien być, to dlatego, iż jestem chory. Przy 30 stopniach na dworzu, upałach, gdzie asfalt zaczyna się topić i wszystko się topi, razem z ludźmi na chodniku, ja się rozchorowałem. Jestem przeziębiony, siedzi mi na... Najgorsze w chorowaniu jest to, że tak w głowie ci tak jakby to siedzi, taki przymulony jesteś, jakby był za szybą. Także to jest powód wszystkiego, wszystkich takich plusów i minusów, że tak powiem, i innych zmian względem poprzednich odcinków, coś tam zobaczymy. To dlatego. To jest głównie dlatego. Niedzielę. Obudziłem się i czułem się, jakby ktoś mi młotkiem w łeb przywalił. Dosłownie takie... Taki jakiś ciężko głowę miałem, taki nie... A to wszystko mogło być przez to, że zostawiłem sobie okno otwarte podczas robienia pleców, treningu, podciągnięć, tego typu rzeczy i się przeziębiłem prawdopodobnie, więc jest... A w ogóle najlepsze w chorowaniu i nagrywaniu jednocześnie w lato jest to, że ja nie wiem, czy mi gorąco od lamp, czy mi jest gorąco, bo jest gorąco, mi gorąco, bo mi gorąco. To są... Nie wiem. Podejrzewam, że powinienem sobie tutaj dać jakiś termometr, żeby faktycznie sprawdzać, czy tu jest po prostu gorąco, czy mi jest gorąco. Dobra, będziemy musieli jakoś wytrzymać. Jeszcze w czarną koszulkę się ubrałem specjalnie, żeby mi było oczywiście wygodniej i lepiej, prawda? Prawda. Bo to jest zawsze mądry pomysł. No i w ramach tego, że jestem chory, przeziębiony, to zrezygnowałem z jakichś treningów, tego typu rzeczy. Bo nie wiem, czy po prostu się nie zawalą pode mną nogi albo ręce, jak coś zacznę robić. Dzisiaj, jak wstawałem, to mi się ręce trzęsły. W sensie, chciałem się tak, wiecie, podnieść na wyżę i mi się ręce telepotały, nie? Ja się zastanawiam, co by było, jakbym faktycznie trening zrobił. Uznałem, że sobie odpuszczę, wyzdrowieję, wrócę wtedy, wrócę do zapierdzielania. Na razie sobie zrobię troszeczkę przerwy, żeby... wykurować, żeby mi trochę z głowy zeszło, bo najgorsze jest to, że tak na głowie ci siedzi ta choroba, taki jesteś zakręcony, to jest najgorsze. No już sobie ponarzekałem, także mam nadzieję, że wykończony jest całe zdenerwowanie, jakie mogło być, jest już wykończone na ten odcinek, oby, mam nadzieję, że gra nie dołoży swojej cegiełki do tego wszystkiego. No więc z ostatnich okazji i zakupów udało mi się dorwać brakujące żetony do 2 gier, do Labyrinth i do Gry o Tron. Bardzo fajnie, że się to udało, bo dzięki temu jest komplet, czyli gry były kupione dużo taniej niż normalnie, dlatego że brakowało tam elementów, ale ja te elementy byłem sobie w stanie dokoptować, że tak powiem, i finalnie cena wszystkiego wyszła bardzo okazyjna, także jestem bardzo mocnym fanem łapania okazji w ten sposób. I jeśli chodzi o całość, to też jeszcze dorwałem Manczkina zwykłego i Manczkina Apokalipsa, zawsze chciałem mieć tą gierę, żeby po prostu ją mieć, sobie pograć w nią. Tam jest masa dodatków do tego. Jeżeli teraz znajdę jakieś okazje na dodatki, to oczywiście będę w okazję inwestował, chociaż tak jak patrzyłem, ludzie sprzedają używane te gry prawie że po cenie nowych. W sensie bardziej by mi się opłacało dopłacić te 5 czy 10 zł, żeby nową kupić, niż żeby od kogoś kupić używaną. I te oferty wiszą cały czas tych używanych Manczkinów, ale cóż, Manczkin to jest idealna gra dla takiej większej ilości osób, bo tam naprawdę dużo ludzi może grać. Im więcej macie dodatków, tym więcej jest kart. A jeszcze, jak sobie brakowało mi do przesyłki, zamówiłem sobie takie kolorowe kostki, takie kosteczki, takie przezroczyste można było powiedzieć, takie kolorowe, przezroczyste kosteczki małe, to one mogą oznaczać poziomy w Manczkinie. I uznałem, że to jest w ogóle cudowna rzecz, bo mam je w różnych kolorach i każdy gracz będzie mógł mieć w swoim kolorze kostki. Bardzo fajny, taki feature, taka pierdoła, bo nie trzeba mieć tych kostek, żeby oznaczać, ile kto ma poziomów, ale to jest takie jakieś fajne. Od kumpla podpatrzyłem takie coś, że miał takie zielone kostki do liczenia poziomów, pozazdrościłem i też takich rzeczy będę używał do liczenia poziomów. Dobrze, słuchajcie, wracamy do rozgrywki, dlatego iż, że, ponieważ, że... czas zapierdzielać. Nie wiem, ile wytrzymam w tym odcinku. Jestem w tym momencie napompowany paracetamolem. Po prostu wziąłem, żeby dało się jakkolwiek funkcjonować, bo jak bez tego, to wstałem i myślałem, że się wywalę na pysk, nie? Jak ledwo wstałem z wyra. Także ciężko mnie to doświadczyła na choróbsko, nie wiem czemu. Normalnie aż tak mocno nie choruję, a te chorób... Może dlatego, że jest gorąco na dworzu i to mi dołożyło jeszcze dodatkowo. Może tak być. No więc cóż, szukamy sobie zajęcia. Jak znajdziemy sobie zajęcie, to do was wrócę. No i znalazłem coś ciekawego. Tutaj przeszedłem tędy, to znaczy tutaj jak jest ten kod, to przeszedłem sobie tutaj w tą stronę i już widzę coś ciekawego, potencjalnie. Jest jakaś skrzynka, klasyczna biała skrzynka pocztowa. Samochody oczywiście jeżdżą. Czarny kosz na śmieci. Będę sobie tak odchrząkiwał raz na jakiś czas. Duży worek ze śmieciami, dlatego że no inaczej nie jestem w stanie funkcjonować. Śmieci. Po rozrzucanych znaków drogowych i pachołków na podwórku. Okej. Nic ciekawego, right. Drzwi może? Puk, puk. Znowu mi nikt nie otworzy? Cisza, no, klasyka. Nikogo nie ma w domu, co ja jestem przed 16? Pukam do wszystkich. Jestem jak taki nachalny listonosz, tylko bez listu. Bez listonosza. Akwizytor. Otwieraj drzwi, chcę wam sprzedać garnki. Wygląda na zadowolonego. Chcę wam sprzedać garnki. Takie drogie. Takie, znaczy one są tanie, ale są drogie. Generalnie są tanie, u mnie są drogie. Taka okazyjo. Tylko w drugą stronę okazyjo. Pusty domek dla ptaków wypełniony patykami i kurzem. Coś jest? Cisza, nic ciekawego. Nie mogę tam pójść. Dobra, co to jest za kolejka? Dzień dobry. Goń ich. Goń ich, oni planują coś niedobrego. Trzeba ich gonić. Duży worek, dużych worków ze śmieciami to wy... nie pajdu? Nie, w ogóle. Tylko te małe worki ze śmieciami będziecie zbierać. Ty też jesteście sprytni. Dzień dobry. Otworzył ktoś. Pan z rzęda. Hej, dzieciaki. Jesteście tu w samą porę, by zobaczyć, jak naprawiam tę rurę raz na zawsze. Chodźcie, wchodźcie. To jest ten, co mi śpiewał w sklepie. Chyba tak. Dawaj. Chodzimy do niego. Pokaż, jak naprawiasz. To jak na buty. To jest... W ogóle to jest trochę dziwne, że ja do jakiegoś obcego typa wchodzę, żeby mi pokazał, jak naprawia cieknącą rurę. Coś to podejrzane jest. Słyszycie, że to nie brzmi dobrze. To brzmi tragicznie, że tak powiem. Nawet jak Omori wróciłby na chatę. Mama go pyta: Omori, gdzie byłeś? Co tam słychać? A mamo, wiesz, taki szalony dzień. Poszedłem do pana, który mi powiedział, że mi pokaże, jak naprawia jego cieknącą rurę w domu. Ja nie wiem, jak byście zareagowali, ale możliwe, że moglibyście zareagować tak, że przestalibyście zbierać pieniądze na jego studia, bo może nie byłyby potrzebne, nie? Może byłoby tak. Gazety i czasopisma, na miejscu tej matki oczywiście. Zdaje się, że gazety były tu zbierane od dawna. Tu jest jakiś telewizor, coś jest w tym telewizorze? Oj! Co mam patrzeć na tą rurę jego? Aha! Jeszcze tylko ostatnie poprawki i wreszcie będę mógł dać temu maleństwu odpocząć. Okej. I co, udało się? A na taśmę klejącą żeś to skleił, czy na co? A, słodki dźwięk ciszy. To hałas ci przeszkadzał. Nie to, że woda z rur ci leci i zatapia ci mieszkanie. I rachunki za wodę ci lecą przez to. Nie ma powodu. Nie. Zupełnie nie. Cholera, spróbuję znowu jutro. A co dzisiaj się nie udało, jutro się uda? Co ty codziennie rzucasz kostką? Jeżeli jedynka ci wejdzie, krytyczne szczęście, to wtedy naprawiasz tą rurę, a 20 to nie wiem, zalewasz se chatę? Jak to działa? Łap dolca, młody, kuć sobie i kolegom jakieś cuksy czy coś. Czy mi kasę dał? To brzmi i wygląda jeszcze gorzej. Zobaczyłem, jak jakiś typ naprawia rurę cieknącą. Jak popatrzyłem na jego rurę cieknącą, to dał mi dolara. Czuję się, jakbym odgrywał jakąś scenę z Tylko wiatraki. Naprawdę. What the? Mogę mu to naprawić? Może bym mu pomógł chociaż. Zestaw narzędzi. Jakiś taki się wydaje ziomek nieogarnięty trochę. Próbuję znowu jutro. Dobra, sto jak na buty. Możemy mu śmieci pozbierać? Śmieci. Wygląda na spleśniały. Pyszne jedzonko masz, koleś. Lodówka. Otworzyć ją? No ba. Kilka puszek napojów gazowanych i opakowań keczupu. Kurna, następny fanatyk jedzenia sosów na czas brudne naczynia. Otwierasz garnek. Pachnie makaronem z sosem serowym. O, mac and cheese! O nie! Słuchajcie, muszę się wam do czegoś przyznać. Uważam, że makaron z serem jest jedno z gorszych dań, jakie istnieją na świecie. Serio. Nie wiem, jak można łączyć makaron i ser. Dla mnie nie można. Ser śmierdzi i nie pasuje do makaronu zupełnie. Tak stricte makaron i ser. Ugh, nie, zupełnie nie. Niedopita filiżanka kawy. Widzę, że koleś tutaj porządek zachowuje. Mokry mop. Możecie teraz stwierdzić, ty głupi jesteś, przecież makaron z serem jest dobry. To ja mówię, nie, mi nie smakuje. I tyle. Nie będę się z tego tłumaczył. Nie smakuje mi. Pilot do telewizora. Lepiej nie dotykać. Jeszcze przypadkiem go zgubisz. Mamy chyba jeden na wymiankę. A nie, mam pilot do telewizora chyba w tym drugim świecie. Tutaj go nie mam. Gazeta. Coś jeszcze możemy tu znaleźć? Patrzcie, wszędzie krzyże ma koleś. Brudną wodą, telefon stacjonarny, drabajna. Solidny, a zarazem prężny. Dlaczego masz opony na chacie, koleś? Gazety były tu zbierane od dawna. Czemu ten koleś ma wszędzie w ogóle rury na widoku? To łóżko jest lepkie, do pościeli jest przyklejone tofi. Cia, oby to było tofi. Mhm. Łóżko się lepi. Dobrze, że podłoga się nie lepi. O, w skali łóżkowej dałbyś mu 2 na 10. Muszę sobie popić. Dzisiaj tylko herbatka. Stwierdziłem, że z kawą nie będę kombinował. Mi się wszystko rozreguluje, tylko niepotrzebnie. Szafa. Lampa stołowa. Łóżko jest lepkie. Znowu? Jezu, 2 lepkie łóżka. Koleś nawet nie ma jednego lepkiego łóżka, tylko od razu 2. Znaczy 2. Widzę skarpety rozłożone. Obok łóżka skarpeta. Sztywna jest pewnie. Ugh! Boże, koleś jest straszny. Mam wrażenie, że ja dokładam temu kolesiowi tej... że tak powiem, dokładam mu jeszcze więcej tej obrzydliwości niż tak faktycznie jest. Ale dobra, sedes. Wanene. Lustro, mogę umyć zęby? Czy w swoim lustrze mogłem? Uwaga, nie pamiętasz, kiedy ostatnio takiej używałeś? Dawaj, zważ się. Przetestuj, zobacz jak tam jest. A zobaczcie, ten w ogóle Kel ze mną nie wszedł tam do łazienki. Ciekawe. No, miło. Nieułożone łóżko. 3 na 10. To przynajmniej się nie lepi. Taki jest plus. Zestaw narzędzi. Gazeta do sikania. Co? Nic. Sok ze zboża w puszce. Sok ze zboża? Że piło? Tak się nazywa? No w sumie trochę by pasowało. Dobra. Zwyczajna lampa. Wiadro napełnione brudną wodą. No jak mu dach przecieka zewsząd, to... Znaczy rury jak mu wszędzie przeciekają, to nic dziwnego. Że wiadra z brudną wodą stoją. Zobaczmy dalej. Czy jeszcze coś tutaj jest? Tu jest droga zamknięta, ale tu jest kościół. Postać religijną. Czujesz, jakby cię osądzała. Dobra, co jest w kościele? Wygląda na to, że przygotowują się do mszy. Nie chcesz spędzić swoich ostatnich dni tutaj, siedząc w kościele, co nie? Aha, czyli... Okej. Okay. Odesłało mnie. Cmentarz daleko stądski. Ale mogę wejść na ten cmentarz, czy... Nie. Dobra, sprawdzę tylko, czy w tych domach tutaj byłem. Bo gdzieś tutaj chyba korepetycji udzielałem, nie? Artystka. Witaj, nieznajomy. Przyszedłeś w samą porę, by poddać krytyce moje ostatnie niedokończone dzieło. Nie było mnie tu. Jest piecho. Grzeczny piesek. Hał, hał. Lucas, przestań tak nadawać. Co? Pies nazywa się Lucas. Takie bardzo ludzkie imię, bym powiedział. Może traktuje go jak człowieka po prostu. Legowisko Lucasa. Wygląda na to, że trochę je przerósł. Może je polubił po prostu. O. A, możemy muzykę zmienić, okej. Popatrz tylko na ten szkic. Co myślisz? Wygląda trochę sztywno, co nie? Nie. Serio? No nie wiem. Ja nawet nie widzę tego szkicu. Ledwo widzę w tych paru pikselach na krzyż, co tam jest narysowane. Według mnie wygląda trochę sztywno. Aha. Tak? Dzięki, też tak myślałam. Teraz wszystko rozumiem. Czuję, jak inspiracja mi w żyłach pulsuje. Przerobiła to. I voilà! Tak wygląda znacznie lepiej. Jakieś tanie farby. Rozumiem, że to Lucas to sobie... Miewało lepsze. Rozumiem, że tamto sobie Lucas... Toaletę urządził. Coś jeszcze mamy? Brudne naczynia, mikrofala, lodówka. Otworzyć ją? No pewka. Wszystkie lodówki musimy otworzyć. Szkoda, że osiągnięcia za to nie ma. A może jest? Mleko, herbata i smażony kotlet rybny. Dobra, ostatnie pomieszczenie. Czy tutaj coś jest? Bo tu widzę coś jest. Szachownica. A to? Karty kolekcjonerskie są rozrzucone po całym pokoju. Kolekcjonerskie po całym pokoju są rozrzucone? Droga pani, to w koszulki trzeba zakuć i... To łóżko jest trochę za twarde, ale z grubsza jest niezłe. W skali łóżkowej dałbyś mu 7 na 10. To trzeba w koszulki zamknąć to wszystko i trzymać. Niech inwestycja rośnie. Kart kolekcjonerskich się tak nie traktuje. Możemy jeszcze z tobą pogadać, czy nie? Hej, czy mogę ci zająć chwilkę? Mam wrażenie, że czegoś tu brakuje. Może postać potrzebuje jeszcze paru szczegółów. O, wiem! Dodam kilka detali tu i tu. To by załatwiło sprawę, co nie? Tak? Niewątpliwie. To takie oczywiste, prawda? Tak, teraz wszystko rozumiem. Czuję, jak inspiracja mi w żyłach pulsuje. Coraz ciemniejszy ten obraz. I voilà! Przepiękny. Te dodatkowe szczegóły naprawdę robią różnicę. Coś jeszcze potrzebujesz? Hej, mogłabym prosić o twoją opinię? Co sądzisz o tych kolorach? Tło powinno być czerwone czy niebieskie? Czekaj, nie odpowiadaj. Czerwone tło na pewno będzie tu lepiej wyglądać, co nie? Tak? Zgadzam się w 100%. Czerwony jest niewątpliwie lepszym wyborem. Trochę czerwieni wzniesie ten obraz na nowy poziom. Teraz wszystko rozumiem. Czuję, jak inspiracja mi w żyłach pulsuje. Czy ja naprawdę jestem gumową kaczuszką dla niej? Że ona tylko do mnie mówi, ja przytakuję jej i ona się cieszy? Nareszcie moje dzieło jest skończone. Wielkie dzięki. Bez ciebie nie dałabym rady. Okej. Coś zrobiłem? Tak, teraz wszystko rozumiem. Nie wiem, co ja zrobiłem, szczerze mówiąc. Dobry uczynek? Jakiś? No hello, z tą panią jeszcze nie rozmawialiśmy. Babcia w Blondkoku. Mamy dziś piękny dzień, co nie? Ciężko jest mi się poruszać, ale chciałabym pooddychać trochę świeżym powietrzem. A tak, ja miałem do apteki dla niej iść. Dobra, idziemy do apteki, to jest nasz quest w tym momencie. Babciu! Nie denerwuj się, użyję twojego dowodu, żeby wziąć kredy leki z apteki. Tak, zdecydowanie. Okej, i leki w aptece to są tu? Witam, w czym mogę wam pomóc? Dałeś aptekarzowi receptę i dowód osobisty. Czy to jest w ogóle legalne, żeby czyjś dowód osobisty dawać, żeby odebrać leki? To jest dziwne. Czy ja bym nie dał nikomu dowodu osobistego, ale... Cóż... A, przyszliście odebrać lekarstwa. Wiem dla kogo, już wam je daję. Dobra. Stała klientka chyba po prostu. No raczej. Otrzymałeś lekarstwo babci. Dobra, dziękuję. Dzisiaj to wy odbieracie dla niej leki zamiast jej córki? Nie powinienem tak dawać tych leków, ale dla niej zazwyczaj robię wyjątek, odkąd nie ma sił przychodzić tu sama. Dziękuję, że jej pomogliście. Miłego dnia, dzieciaki. Jeśli kiedyś potrzebowalibyście bandaży lub apteczek, wiecie się do kogo się zgłosić. Dobra, wracamy do tej pani miłej starszej. Oddajmy jej ten dowód wreszcie, bo się czuję... Czuję się troszeczkę nielegalnie, że trzymam czyjś dowód w łapie. Tak po prostu. Dzień dobry, droga pani. Chcę leki pani oddać. I dowód, przede wszystkim dowód. Walić te leki. O, już wróciliście. Dałeś babci w Blondkoku jej lekarstwo i dowód osobisty. No. Przepraszam. Tak bardzo wam dziękuję. Naprawdę mi pomogliście. To bardzo miły widok, jak młodzi ludzie pomagają starszym. Zawsze będziecie mile widziani w moim domu. Ja sobie jakieś punkty reputacji buduję? Czy coś? Tymi questami? Zobaczymy, co jest u niej w chacie. Są może jakieś śmieci? Wózek. Przy wyłączonym telewizorze. Masz, ci włączę chociaż. Żebyś nie musiała na wyłączony ekran patrzeć. A babcia teraz takie... O, to można włączyć! O, to dlatego córusia mi to postawiła. Postawiła mi to, ja sobie myślę, o, jakiś dziwny rekwizyt, szklane, coś taki... Niby to jakaś szklane... Płyta w plastiku obudowana, dziwne to ludzie mówią, że to fajne, ja nie wiedziałam. A to włączone, teraz wiadomo o co tu chodzi. I zaczyna być uzależniona od seriali. Och, może właśnie do jej uzależnienia się dołożyłem, o nie. To jest w lodówce, to jest najważniejsze. Jogurt, szparagi i jakieś lekarstwo. Okej, kilka puszek. A tego to nie mogę podnieść? To już nie są śmieci? No bardzo się zastanawiam, czy te śmieci to jest coś, co ja muszę zbierać, czy o co chodzi? Po co ja w ogóle zbieram te śmieci? O! Śmieci! Tak jest! Ty! Jakiś ziomek tu jest w ogóle, nie zauważyłem go na początku. Oblech. Z drogi, gnido wszechmocna, o mało cię nie uraziłem. Składam kondolencje, że przez cały ten czas spędzony na polu bitwy siedzę jak na rozszarzonych węglach. Jestem niejako gladiatorem. Ach, pamiętam te dni na posterunku. Jak utrwaliłem swe moce bezkarności na niczego nieświadomych bojownikach, którzy zdecydowali się przebadać swe dusze w najwspanialszym z moich. Ble, żadnych rąk. Nie potrzebuję schronienia od potężnego przyboru, lecz garść tłumu erudującą po więcej, zwykle. Uważajcie na siebie, w moim otoczeniu jestem niebezpieczny. What the hell? O co ci, gościu, chodzi? Tak, ta peryferyjka, nad którą rozważasz, jest moją oblubienicą. Byłbym wdzięczny, gdybyś trzymał swoje narzędzia optyczne w ich osłonie. Ona najlepiej przyswaja sobie mój konfabulat, lepiej niż ktokolwiek czy cokolwiek innego. Jest mą ukochaną, tak się kochamy. A teraz nas zostawcie. O nie... Koleś... uciera George'a do plakatu. Tu są plamy jakieś. Mam nadzieję, że tutaj się nie lepi podłoga. O Jezu. Cofam to, co powiedziałem. Tutaj było gorzej. Tu było zdecydowanie gorzej w tej jaskini gracza. Koleś nie wygląda na gracza. Koleś wygląda na... jakby już przegrał. Zdecydowanie. Wygląda, jakby nie wychodził z domu w ogóle. To jest trochę nie bardzo. Sterta listów zaadresowanych do mamy. Adresy zwrotne pochodzą z przeróżnych miejsc w kraju. Podobna roślina, nic ciekawego. Coś tu jest, testament. Ty, chyba nawet poręcze są, bo ta babeczka na wózku jeździ. Wow! Ej, fajnie, że są takie szczegóły dopracowane. Mega. Co to jest? Gustowne przyjęcie herbaciane dla dwojga. To jest kaktus. Sir, this is Wendy's. To jest kaktus! A to jest jakaś maskotka. To jest ta córka pewnie, tak? To jest pokój tej córki. A ten koleś to jej syn? Czy to jest jakiś... nie wiem. Wnuczek? Ciężko ocenić po paru pikselach, nie? Także... pani mi coś powie jeszcze ciekawego? Przeważnie opiekuje się mną moja najmłodsza córka. Zastanawiam się, dokąd to ona mogła się wybrać. Zawsze była dość cichą dziewczynką, ale ostatnio znalazła wielu nowych znajomych. Mam nadzieję, że o mnie nie zapomni. To smutne trochę było mimo wszystko. Czekaj, bo tam jakaś koperta jeszcze była. Koperta listów. Okej. Czyli córka może po prostu wyjechała gdzieś. Bo jak listy zaadresowane do mamy, to by było miało sens. Że córka wyjechała za granicę albo coś. Okej. Jestem w parku. Dalej nie możemy przejść, bo w lewo jest droga. W prawo jest centrum handlowe, więc nie pójdziemy nigdzie dalej. Chyba wszystkie domy już obczaiłem. Czekaj, nie idź! Proszę! Sorry, ziom, nie pomogę ci, jesteś zdany na siebie. O, mamy tam jakieś zamieszanie. Chodźmy to sprawdzić. Średnio mnie to obchodzi. Jak się pożerliście, to sam z nią pogadaj, idioto. Błagam cię, po prostu poproś ją, żeby mi to oddała. I tak mnie nie posłucha. Czekaj, czy to jest? To Basil! Zostaw go, ty zbirze! He? Kto tam jest? Czy to jest? To tylko Kel. Lepiej pilnuj własnego nosa. Czemu nie pójdziesz dręczyć kogoś innego, Kim? Kim? Kimkolwiek? Nawet taka fryzura? Zalizana trochę by pasowało, no. Psst. Cóż, czemu zgrywasz takiego wielkiego i wszechmocnego? Nie rządzisz tu. Co tu się dzieje? Kto to powiedział? Same pytajniki, ja nie wiem, kto to mówi w ogóle. Jakiś gang? O, gang zdecydowanie. Gwoździe ma... kij z gwoździami ma, co? O, cześć Aubrey. Ten frajer Kel tu przylazł i myśli, że może mną pomiatać. Pokaż mu, kto tu naprawdę rządzi. Aubrey na żywo wygląda trochę straszniej niż w wyobrażeniach Omoriego. Dobra, zobaczymy. Kel, czego chcesz? Daj spokój Basilowi. Jak mogłaś? Przecież byliśmy przyjaciółmi, już nie pamiętasz? Powiedz jej coś, Kuba. Kuba tu jest? Nie, nie ma mnie. Ślepa jesteś? O, to serio ty? Minęło tyle czasu, a ani trochę się nie zmieniłeś. Jak długo ci zajęło ruszenie się z domu? 3 lata? Może 4? Przyjemnie musi się żyć we własnej bańce. Bardzo miłe to było z twojej strony, droga dziewczynko. Mogłabyś trochę na przykład wrócić do swoich rodziców i przeprosić, że tak się paskudnie wychowali? No bo ewidentnie coś nie tak poszło w międzyczasie. Ogarnij się, Aubrey. Nie wiesz, przez co przeszedł. Wszystko jedno. Aubrey, proszę, posłuchaj mnie. Hej, przestańcie! Daj już spokój, Kel, to nie twój problem. Co z tobą, kuźwa, nie tak, Aubrey? Chodź, Kuba. Mamy sprawę do załatwienia. Ha, naprawdę chcecie się bić? W sumie, czemu nie? A mam do ciebie takie pytanie. Chcesz się nawalać z nami tym kijem baseballowym? My nie mamy broni, a ty chcesz się bronią z nami bić? To takie, uważam, zero honorowe. Raczej słabi tylko tak robią, ale dobra. Wasza dwójka kontra ja pasuje? Chodźcie, spiorę was obu. Wow. Oj, będzie źle. Coś czuję, że będzie źle. Spokój, obrona. Dobra, atakuj. No co możesz innego zrobić? Kuba dostaje wsparcie i rośnie w siłę. Dawaj. Dodaję otuchy. 94 obrażeń. A! Co jest? Czy to nóż? Chcę przypomnieć, że ty masz, kuźwa, kij bejsbolowy naszprycowany gwoździami. Nóż cię zaskoczył? W ogóle samo to, że wy używacie takich rzeczy, to już jest porąbane w pierwszej kolejności, ale dobra. O kurde, Aubrey, wszystko w porządku? Nic ci się nie stało? Wszystko gra. Nie, wcale nie, krwawisz, wynośmy się stąd. Jeszcze się policzymy. Co tu się wydarzyło? Ja nie pamiętam, jak byłem mały, mniejszy, żeby takie bójki były na... No nie było tak. O, mało brakowało i byłoby po nas. Dobrze, że miałeś ze sobą ten Chwila! Oddaj mi to! Kel zabrał twój nóż do mięsa. Nie powinieneś trzymać przy sobie takich rzeczy, Kuba, to niebezpieczne. A ona powinna przy sobie trzymać kij bejsbolowy? No nie, 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 odpierdzielę się od niej, nie, absolutnie nie. Aubrey naprawdę się zmieniła, odkąd ostatni raz ją widziałeś. Ona i jej nowi kumple ciągle się naprzykrzają. A to była jej wina, czy tych kumpli? Że się zmieniła. To jest istotne pytanie. Biedny Basil, powinniśmy sprawdzić, czy wszystko z nim dobrze. Hej, Basil, trzymasz się jakoś? A, jest dobrze. Dziękuję. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale Kuba przyszedł ze mną. Przywitaj się, Kuba. O, hej, Kuba. Trochę minęło, co nie? Ha, ha. Hurra! Szczęśliwe zjednoczenie! Więc chcesz porobić coś z nami? O, przepraszam was. Bardzo bym chciał, ale ja powinienem już wracać do domu. Serio? Jesteś pewien? Moja babcia nie czuje się ostatnio najlepiej. O, bardzo mi przykro. To chociaż pozwól się odprowadzić. Od dawna czegoś wspólnie nie robiliśmy. O, no dobrze. Dzięki. Ten świat znacząco się różni od tamtego świata. Nie, istotnie się różni. No dobra, ale... Jakaś informacja, gdzie mieszka twoja babcia? Nie mieliście mnie tylko odprowadzić? No tak, ale gdzie mam iść? Ja nie wiem, którędy do twojej babci. Podejrzewam, że tu. Tylko lepsze pytanie jest teraz, w którą stronę? Tu? Nie tędy idzie się do domu Basila. Pamiętasz, Kuba? Mieszka na południowy wschód od skrzyżowania przy naszej ulicy. Południowy wschód... Czyli tu? Na dół jeszcze? Że tu by było? Chyba tu. Tak. No to strzelam, że to tu. Widzę dom Basila. To ten z zielonym dachem. No, bardzo jasno mi pokazaliście, że to to. Dobra. Prowadzimy go. W ogóle on jest taki niewidny, ma kwiatek we włosach, jest taki jakiś drobny się wydaje, nie wiem. Bo nie było jego jakby arta takiego większego, nie? Nie było takiego większego obrazka, więc nie wiem jak on jest na wysokość. Czy jest duży, mały, taki duży, taki mały, może świętym być. Dzięki za odprowadzenie mnie do domu. Luzik, gdybyś miał jakiś problem, to do mnie, dobra? Wpadniemy później, Basil. No dobrze. Miło ze strony chłopaków, że dbają o kumpli. To jest spoko. O? Chwila, stójcie. Przepraszam, chciałbym tylko o coś poprosić. Pytaj, Basil, co tam? Wiesz, straciłem ważną dla mnie rzecz. Kiedy byliśmy przyjaciółmi. Pamiętasz, jak robiłem każdemu zdjęcia? Album ze zdjęciami? No jasne, były dla ciebie wszystkim. A, no racja, mamo Aubrey zabrała mój album i... Aubrey zakosiła ci album? Ona nie chce mi go oddać. Co za szlama! Nie bój nic, Basil, ja i Kuba się tym zajmiemy. Szlama! O, dobrze, dziękuję. Szlama! W kontekście Harry'ego Pottera to brzmiało tak mniej agresywnie, ale jak tutaj to usłyszałem, to strasznie ofensywnie zabrzmiało. Swoją drogą, do tego co mówiłeś wcześniej. Dalej się przyjaźnimy, zapamiętaj to, dobra? Dobrze. Do zobaczenia. Trzymaj się. Taki bardzo dziwny vibe robi ten Basil, tak... Ale okej. Chodź, Kuba, nie ma czasu do stracenia. Musimy znaleźć album. Chodźmy do parku po wskazówki. Mamy questa. Trzeba teraz jeszcze raz komuś kosę sprzedać, żeby album dostać. Nie pochwalam tych metod, absolutnie. Uważam, że metoda, w jakiej oni to zrobili, jest co najmniej wątpliwa, żeby nie powiedzieć dosadniej. Bo teraz pytanie brzmi... Gdzie ta Aubrey jest? Drzewo się trzęsie. To jest w drzewie? Mogę tu coś... No nie. A to drzewo się trzęsie. Nie mogę nawiązać interakcji żadnej? Może ty będziesz coś wiedzieć? Wygląda na to, że nie ma tu Aubrey. Ila, znam cię, jesteś Charlie, tak? Chodzisz czasami z Aubrey. Wiesz może gdzie ona jest? Jest to Charlie, nie jesteś taka zła. Aubrey zabrała coś ważnego do Basila i musimy to odzyskać. Możesz nam jakoś pomóc? O? Sprzedała liścia temu drzewu i wypadł z drzewa typ! Co to jest, jakaś porąbana piniata? Gdzie, jak, po co to zrobiłaś? O, czy to nie Kel i ten dziwny dzieciak z nożem? Godni przeciwnicy dla wszechmocnego Angela. To wasz koniec. Nie mamy czasu, Angel. Chcemy tylko znaleźć Aubrey. Wiesz, gdzie ona jest? Szukasz Aubrey, tak? No nieźle. Powiem, co wiem, ale najpierw musicie sobie to wywalczyć. Wywalczyć? Ale ja nie chcę się bić. Przywal mu piłką i od razu się troszeczkę upotulni. Jest takie określenie? Dobra, zobaczymy. Nawet mnie nie draśniecie, jazda! Zgniećmy ich, Charlie! Ona chyba... Czy on? Mało chętni na to. A jednak? Czy Charlie to jest ten wielki typ? Ja nawet, kuźwa, nie widzę jego głowy, jest tak wysoki! W jaki sposób ja mam go pokonać? Angel, Charlie. Może Angel najpierw? Czy Angel? Potucha. I teraz dawaj, sprzedaj lepę temu typowi. Zwinny ruch Angela. Charlie sobie stoi. Ja może w ogóle nie będę go atakował. Może to jest plan jakiś. Piłką dostał. 40 obrażeń. He, zaskakujesz mnie, Kel. Byłbyś godnym rywalem dla mojego mistrza. Widzę, że ten Charlie to w ogóle nie będzie chciał ze mną się bić. Ja po prostu będę spamował ataki w tego Angela i tyle. Czyli Angela. I to powinno wystarczyć, żeby to wszystko ugrać. Ten jakie liście mi sprzedaje. Dobra. Wy zapłacicie za to. Charlie ma to w nosie. Ja w ogóle wątpię, czy w tego Charlie'ego byłby w stanie uderzyć jakkolwiek. Ale on nie wygląda na takiego dużego. Myślałem, że on będzie taki normalny. Dopiero w walce się okazało, że ma taki wielki... Że tak powiem, jak rozdawał punkty, to rozdał bardzo dużo punktów w budowę ciała. To można by było na pewno powiedzieć. I w siłę, zdecydowanie. Czy w siłę, to nie wiem, bo mnie nie uderzył. Miło z jego strony swoją drogą. Podejrzewam, że jakby mnie uderzył, to bym prawdopodobnie swojej miednicy w innym województwie szukał, ale no dobrze, że jest niegroźny. Ale jak to? Cały mój trud poszedł na marne. O, głowa mnie boli. To ty zacząłeś. Nie, okrutniku. Okrutnik. Dobra, Angel, nie rób se jaj. Pokonaliśmy was, więc teraz gadaj, gdzie jest Aubrey. Obietnica obietnicą. Dotrzymam słowa i powiem ci, co wiem. Prawda jest taka, że Aubrey jest chyba gdzieś w dalekostądzie. Jezu, Angel. Lepiej, żebyś nie gadał głupot, albo... Przecież mówiłem, że powiem ci to, co wiem, a prawda jest taka, że nic nie wiem. To było bardzo przydatne. To jest twoje... bardzo. Angel, albo powiesz nam, gdzie ona jest teraz, albo powiem wszystkim o tym, że obsikałeś łóżko na koloniach. Co to? Nie możesz tego zrobić, nie oszukuj. W każdym razie naprawdę nie wiem. Może spytać jego mego mistrza, wielkiego Mavericka. On jest posiadaczem wielkiej wiedzy, sam tak mówi. Wielki Maverick? O nie, ten głupi bachor, Mikhael? Mikhael? Nie waż się go tak nazywać, obraziłbyś go. Nie daj Boże. O, mam. To ten, gdzie może być Mikhael? W sensie wielki Maverick? Maverick to był taki helikopter w GTA San Andreas, z tego co pamiętam. Powiem ci, co wiem. A wiem niewiele. Ale musisz to sobie wywalczyć. Albo powiem wszystkim o tym, że... No dobra, powiem ci. Mój mistrz jest przy fontannie w galerii. Mówił, że chce się spotkać z laskami na jakiejś randce czy coś. Alvaro. Okej. Ach, obrzydliwe. To jest piękna ewolucja facetów, nie? Do pewnego wieku jest takie, o nie, dziewczyny, fuj, obrzydliwe. A od pewnego wieku jest całkowicie w drugą stronę. Ciekawe. Chodź, Kuba, pójdźmy do tej galerii. Myślę, że to tyle. No dobra, co, galeria teraz? Panna jest tu. A, to pewnie ten. To tam dwie sztuki naraz obraca. Wielki Maverick. I wtedy powiedziałem, nie, Maverick, jestem wielki Maverick. O, wielki Mavericku, jesteś taki zabawny. O, wspaniała historia, wielki Mavericku. Kochane, kochane, proszę, starczy mnie dla was wszystkich. Mikhael, co ty robisz? O! Grzywkę poprawił. Przecież to Kel, mój arcywróg. W końcu przyznajesz się do klęski. Czy on stoi jak w jakimś JoJo czy w anime? Jedną ręką trzyma się za jaja, a drugą za twarz, takie... Ho! Jary, jary! Omoshiroi! Ciekawe, to tak wygląda trochę. Nie teraz, Mikhael. Szukamy Aubrey. Widziałeś ją gdzieś? Przestań mnie tak nazywać! Odrzuciłem ten przydomek dawno temu. Mikhael, wiesz czy nie? Znów to przebrzydłe imię. Jak możesz mnie tak ośmieszać? Ja, wielki Maverick, nie będę tego tolerował. Czeka was koniec! Przypatrzcie się, panienki. Zaraz zmiotę podłogę kudłami tego przegrywa. Weź, Mikhael, nie rób tego. Pytam jeszcze raz. Walcz ze mną, głupcze, nie bądź tchórzem. Naprawdę musimy? No dobra, dawaj, Kuba, załatwmy go. Ale Kuba ma nóż, nie polecam. O, Kel, żałosny głupcze, nie dorastasz wielkiemu Maverickowi do pięt! Dobra, działaj, otucha, jedziemy z tematem. Wzmocniłeś się. 21 obrażeń, mnie tak nie zastrasznie. Ty, trochę ma tego życia. 10 obrażeń. Nie wiem, czy przeżyje tą walkę. O, nieźle, ale dopiero się rozkręcam. No kurde, tak bym wam powiedział, trochę ciężko może być. Naprawdę muszę go sprać, żeby dostać jakieś informacje? Chyba potrzebuję jakiś... tak się spodziewałem, ale muszę przyznać, kiedy wygłupiałeś się przy tym swoim sporcie, ja doskonaliłem swoje techniki specjalnie na tę chwilę. Nigdy nie będziesz mi równy, zniszczę cię, Kel. Miejmy nadzieję, że pycha go zeżre. To by było miłe, dosyć. Dobra, to teraz potrzebuję się uleczyć. A, tylko na to cię stać? Używam tylko 10% swojej siły. Oto moja ostateczna forma. Pewnie żałujesz teraz swojej decyzji. Po prostu jestem zbyt fajny, jesteś zwykłym przegrywem. Jakby ci płacili za mówienie, to byłbyś bogaty. Dobrze. Tak, i może czekaj, nie działaj, tylko przekąś. No. Nie wiem, co ten sok mi da. Aha. Sok pomarańczowy naprawdę został wyciśnięty z najświeższych pomarańczy. Okej. Ja nie przeżyję tej walki. Bo widzę, że już może być problem. Mogę użyć coś? 50 serc. Jedziesz z tematem, lecz się. Dobra. Przyda się. Bo już bym miał ciepło w tym momencie. A chcę, żeby obaj zlewelowali. Jeszcze tylko! O! Chwila i się zmęczycie. Zbliża się moje zwycięstwo. Koleś. Nie. Kel słabnie. Uśmiechnął się do mnie. Podrywa mnie! Co za typ! Z której ty opcji jesteś? Z różowej czy z niebieskiej wreszcie? Czy ze wszystkich? O! Przyznam, jestem pod wrażeniem, ale wciąż miną lata świetlne, zanim je pokonacie. Pierdziel, pierdziel, ja posłucham. Doktor kazał mi przytakiwać, jeżeli ktoś mówi coś bez sensu i lale, żeby nie urazić tej osoby. O nie, to niemożliwe, nieprawdopodobne, absolutnie niewyobrażalne. Duże słowa stanowią o twoim upadku. L22 obrażeń. Ciśnij go! 44. Leży czy nie? O nie, nie pozwolę, by tak się to skończyło. Może być już dość, bo tak... Trochę wstyd teraz przed tymi dwoma panienkami, co? Nie, tak nie może być! Bóstwa niebieskie. Dodajcie mi sił. Hia! Fuj, co z nim, ale lamus. To nie było warte 10 dolka, zabierzcie mnie stąd. A... Kochane, proszę nie idźcie. Mam więcej pieniędzy. On sobie je kupił. By the way, on praktycznie potraktował te dziewczyny jako usługę. On sobie je kupił, ich czas. O Boże. O matko, straszne. To się nazywa przedmiotowe traktowanie kobiet. Możemy teraz porozmawiać jak człowiek z człowiekiem, czy będziesz się dalej bufonił i wywyższał? Mikhael. Ktoś o takim imieniu nie istnieje. Weź, nie proszę cię już o nic do usranej śmierci. Powiedz mi tylko, gdzie jest Aubrey i damy spokój. Dobra. Tak się składa, że wiem, gdzie ona jest i ci powiem. Pod jednym warunkiem. Naucz się mówić do mnie poprawnie, wielki Maverick. Oj, weź przestań. Poszukajmy Kim, na pewno wie, gdzie jest Aubrey. Razem z Vance'em uwielbiają słodycze, więc myślę, że poszli gdzieś po cuksy. Zrezygnował. Wolał po prostu olać typa, niż mówić do niego w taki sposób, w jaki on chce. Cudowne. Zapiszę sobie grę, bo mam strasznie mało życia i bym się troszeczkę uleczył. Mogę wrócić na chatę? Czekaj, Kuba, nie możesz jeszcze wrócić do domu. Jest jeszcze tyle rzeczy do roboty. Rozchmurz się, wstał nowy, piękny dzień. Dobra. Jak tam zważ? Kel, widzę, jest na wykończeniu już. To trzeba parę plastrów kupić. Poszli po cuksy, mówisz, czyli gdzieś przy cuksach będą, ale najpierw idziemy do apteki. Poleki. Poleki do apteki. Czekaj, co ja mam w ogóle? Zabawki, plaster! 50 serc, apteczka, 150 serc. To tak dwa plastry to na pewno. Plaster, apteczka. Ty, tanie te rzeczy są. Czekaj, czekaj, czekaj. Cuksy to po prawej stronie pewnie, tam gdzie ta była ta dziwna babeczka. Raczej. Tutaj? Dzień dobry, to oni? Scenka. Znając życie Kim i Vance, pewnie gdzieś się tutaj kręcą. No tam są. Między alejkami. Mi to tak mądrze powiedzieć, jak widzę wszystko z góry, nie? Z ich perspektywy pewnie trochę gorzej. O, tam ją widzę. Pospiesz się, Vance, uknij to po kieszeniach, zanim ktoś nas zobaczy. O, nieładnie. Hej, Kim, widziałaś gdzieś Szlak, to ten frajer Kel. No szybciej, Vance, musimy iść. O nie, 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 nie będziecie kraść. Nie ma takiej opcji. Hola, chora, urwisy. Chyba zapomnieliście za to zapłacić. Zjeżdżaj stąd, frajerze, nie znasz mnie. Hej, hej, czekaj, nie przyszedłem na was kablować. Chcemy tylko znaleźć Aubrey. Wiecie, gdzie ona może być? Aubrey? Nie mam pojęcia, a nawet gdybym wiedziała, to i tak bym wam nic nie powiedziała. Dziś mam już tego dość. Kim, zawrzyjmy układ. Ty zdradzisz mi, gdzie jest Aubrey, a ja nie powiem sprzedawcy, że ukradłaś te cuksy. I ktoś to mówi, że nie będziesz kablować. Nie będę musiał, o ile powiesz mi, gdzie jest Aubrey. Znowu wasza dwójka. Mówiłam wam, żebyście się już tu nigdy nie pokazywali. Śmichu, chichu. To jest jakiś tik twój, czy co? O nie. Oddajcie mi te ukradzione cuksy. Nie zmuszajcie mnie, żebym zadzwoniła na policję, dzieciaki. Śmichu, chichu. Bo nas nakryła. Dobra, masz swoje głupie cuksy. Chodź, Vance, wynosimy się stąd. Ja, to zadziałało. Zdecydowanie to zadziałało. Ha, dobrze wam tak. Chwila. Jak my teraz znajdziemy Aubrey? Prędko się zorientowałeś, mordo, ale dobra. Chodź, Kuba, chodźmy za nimi. No tak, wystarczy ich chyba śledzić, nie? A wiadomo, gdzie oni poszli? Czekaj chwilę, Kuba, chyba mam pomysł. Cuksy kupisz, czy co? Sorki, że musiałeś czekać. Dogońmy Kim i Vance'a. Co żeś kupił? Przynętę? Kurna, będzie nęcił na cukierki dzieciaki. To nie brzmi dobrze. Tragicznie to brzmi. Dobrze, że jesteś w takim wieku, a nie w starszym, bo to by jeszcze gorzej brzmiało. Sorka, Vance, dzisiaj bez cuksów. Nie, znowu? Nie wiem, ile jeszcze dam radę wytrzymać. Jak tak dalej pójdzie, to niechybnie zginiemy. Potrzebne do życia jak powietrze te cukierki, ewidentnie. Po prostu chodźmy do domu. Spóźnijmy się na obiad. Kim, czekaj, mam coś dla ciebie. To znowu ty, Kel? Czego ty do cholery chcesz, okrutniku? Okrutnik? Jak powiesz nam, gdzie jest Aubrey, to dam ci tą całą wielką torbę cuksów. Naprawdę? Całą? Znaczy, czekaj. Nie sprzedamy się za kilka cuksów. Za kogo ty nas masz? Czy ja wiem, Kim? Nie jedliśmy żadnych cuksów przez cały tydzień. A teraz mamy całą torebkę jak na tacy. Nie musimy nawet za nie płacić. Wcześniej też chyba nie musieliście płacić, jeżeli je kradliście. Ale dobra. Możesz się go chociaż zapytać, czy ma jakieś stofi? Przestań, Vance, musimy być silni! Jak wrócimy do domu taty, to będziemy mieli tyle cuksów, ile zapragniemy. Dobra, zrobię to dla ciebie, siostrzyczko. To jest rodzeństwo, okej? Kim, Vance, ja tu czekam. Myślałeś, że weźmiemy cuksy od bandy przegrywów? O kurczę, serio? Byłem pewien, że to zadziała. Tylko tracimy czas, wynośmy się stąd. Czekajcie! Proszę, Kim, jesteś jedynym tropem, jaki mamy. Proszę, weźcie tą wielką torbę cuksów. Mamy nawet te z tofi. Czy ktoś powiedział tofi? Rozumiem. To wszystko zmienia. Dobra, naprawdę tak bardzo chcecie wiedzieć, he? W takim razie załatwimy to pięściami. Dobrze, że się wyleczyłem. Jeśli wygracie, to powiem wam, gdzie jest Aubrey, ale jeśli my zwyciężymy, oddacie nam tę torebkę i już do tego nie wracamy. Czyli mogę was napierdzielić, zachować cukierki i jeszcze się czegoś dowiedzieć. No kurna, gdzie minusy? Okej. Chwila, wcale nie musimy się bić, ja tylko... Jak tylko powiecie nam, gdzie ona jest, to dam wam tę torebkę. Ale... ja chcę się bić. No weź, nie bądź taki, czas się bić. Co wy macie z tymi bójkami? Cóż, chyba nie pozostawiacie mi wyboru. Chodź, Kuba, wiesz co robić. Ciach, ciach, ciach. Aha, tak ten koleś wygląda. Pokażę wam, że wzrost to nie wszystko. Nie przegram z takimi frajerami jak wy. No, poczekaj. Ej, chyba sensownie będzie najpierw to Kim potłuc, a potem dopiero tamtego typa. 27 obrażeń, sporo. Okej. No i co, atakujemy. Strasznie dużo życia macie, chłopaki i dziewczyny. Nie podoba mi się to zdecydowanie. No nie mam za bardzo tutaj... Drapię się po brzuchu, okej. Odpuścił mi jedną turę. Wkurza mnie twoja twarz. To, a tutaj przekąś... Nie, użyj. Plaster... Tak jest. Plaster. Spoko, opłacało się zapasów trochę kupić. No i kurde, znowu muszę zapasy klikać. Dawaj, zdążysz? Cyk! 38. Dalej są z was frajerzy. Dobra, z bani, okej. 17 obrażeń. On dużo lżej klepie niż ona. Tak mi się wydaje. Czekaj, użyj plaster. Tu Kel głównie dostaje, w ogóle to jest straszne. Obtłukują go z każdej strony. Dobra. A on nie użył noża. Kuba, to ciekawe, że on nie zawsze używa tego noża? A, ja zabrał mi ten nóż, dobra, nieważne. Samo to, kuźwa, że Omori zaatakował nożem, to już jest troszeczkę dziwne. A już to bolało. Miało boleć. Że się napierdzielamy o cukierki, to jest walka na życie i cukierki, to jest ważne. Długo jeszcze? Czy możemy skończyć tę bezsensowną batalię? Bardzo chętnie bym to już zakończył. Kurde, chciałem tylko trochę tofi. No toć mogliście pójść na układ i by nie było całego tego problemu. To nie, musieli się nadupiać. Nie mogę uwierzyć, że przegraliśmy, a Aubrey nie może się o tym dowiedzieć. Spoko, ona też przegra. Chodź. Chodź, Kim, musimy wracać do domu, już prawie pora na obiad. Mama się wścieknie, jak się spóźnimy. Szlak, wynośmy się stąd. Czekaj, gdzie ty idziesz? Wygraliśmy, więc musicie powiedzieć, gdzie jest Aubrey. O, ta, racja. I powiecie, że nie wiecie, to wam drugi spierdziel spuszczę jeszcze. Aubrey jest w kościele. No przecież, kuźwa, to jest jedyna lokacja, której nie odwiedziłem. To było logiczne, że jest w kościele. Przy jej domu. Jest jakiś inny kościół? Aubrey jest w kościele? Hej, nie patrz tak na mnie, to ty chciałeś wiedzieć. Aha, i jakby się pytała, kto ci powiedział, to nie mów jej, że to ja. Powiedz jej, że to Mikhael czy coś. No chodź, Kim, musimy się zbierać. Wiesz, jak mama się złości, kiedy się spóźniamy. Dobra, dobra, słyszę. Już idę. Do niezobaczenia, frajerzy. Może i frajerzy, ale to nie ja przegrałem. Kurka, wzięli wielką torbę cuksów, kiedy nie patrzyłem. Ta dwójka naprawdę ma lepkie ręce. Szkoda, chociaż teraz wiemy, gdzie jest Aubrey. Przynajmniej mam taką nadzieję. Naprawdę ciężko mi sobie wyobrazić, żeby Aubrey była w kościele, ale nie uwierzę, póki nie zobaczę. Dobra, czyli mamy iść teraz do kościoła i kościół to jest mój kolejny przystanek. Okej. Słuchajcie. W tym miejscu zakończymy ten odcinek. Uważam, że jest najwyższy czas i najlepszy czas, żeby to zrobić. Dajcie znać, co sądzicie. Co tam u was słychać. I co robiliście ciekawego albo nieciekawego ostatnio. Ja bardzo chętnie poczytam i się odniosę, pogadam z wami, bo jak dobrze wiecie, to jest najfajniejszy element robienia YouTube'u, kontakt z osobami, które oglądają te filmy. To jest bardzo miłe. Kontakt z widzami jest najlepszy, zawsze jestem tego zdania i tego zdania nie zmienię. Także piszcie w komentarzach i widzimy się w następnym odcinku. Omori! Zobaczymy, co będzie dalej. Teraz już będzie fabuła w wciul, bo ostatni odcinek to było misje poboczne głównie, ale to już będzie fabuła, bo misje poboczne się skończyły, głównie z tego powodu, że misje poboczne już się skończyły. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na mojego Discorda, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i na razie.